Witam was tutaj, cześć, cześć, wciąż. Zapraszam was na kolejny odcinek z Minecraft PlayStation 4. Dziś mamy kolejny odcinek i mamy przepiękną tutaj panoramę. I tak, jak możecie zobaczyć, jeszcze żadnego nie mamy oczywiście zrobionego. I tu jest nasz gościu. Okej. Tak, jesteśmy w 1.14 już dokładnie. Ale ja mam. Nie sądziłem, że w takich miejscach mogą się. Normalnie pojawiać się ludkowie, ale dobra, niech będzie. Teraz tylko jeszcze pytanie, jak ja właściwie do niego zagadam. To będzie ciekawe. Czekaj. Okej, jesteśmy. Siema. Okej, szary barwnik. Trzcina cukrowa to nie. Czerwony piasek, no właśnie faktycznie wodorost to nie. Kiepskie trochę masz te trady. Plastrzelnicy, no jedyne co faktycznie mnie zainteresuje to szary barwnik, tylko ja nie wiem czy ja mam jakieś emeraldy. A nawet jeśli to nie wiem czy ja mam Nie, mam chyba. Czekajcie, luknijmy. Nie no proszę cię, ja tutaj mam przecież blokach, ja tutaj. Dobra. Jeszcze nie kręciłem nigdy z tymi nowymi, więc w sumie mogłem się z niej pobawić. Czekaj, teraz tylko by nie. Gdzieś się. A to wiem. Tutaj możemy. Tutaj ciach. O, dokładnie mamy 36. Tak, bo ja tutaj mam bardzo dużo jeszcze do czasów, kiedy były normalne wieże. Swoją drogą zobaczymy, zaraz podejdziemy temu, ale dzisiejszy plan na dzisiejszy odcinek to jest oczywiście na tych, jak oni się to nazywają. Na wiedzie mniej więcej. O, pokazuje, co chce ze mną tradować. To tak, tego jeszcze nie mam. To mnie akurat najbardziej interesuje. No. Poziom 1, no akurat on nie potrafi się awansować. No ma, weźmy sobie tego trochę. Bo już takiej nigdy nie widziałem. I dam tego, ma! Okej. Doszliśmy, dobiliśmy do maksu. A to jest kiepski trade, to nie. Mogę już nawet płaszczenicę wziąć. Ale dobra. Dzięki wędrowny villager. Nie mam żadnego pojęcia skąd tutaj się wziąłeś. Ale dobra, niech ci będzie. Tak, jak widzimy dostaliśmy trochę też expa. Co akurat jest najbardziej potrzebne. I właściwie mówiąc z nim handlować tylko i wyłącznie dla expa. Dobra. To tak, to tu. Świetnie. I lecimy dalej. No i tak, ponieważ dzisiaj się tym zajmiemy, to zanim zaczniemy właśnie się tym zajmować, co powinniśmy się zająć. To pójdźmy sobie do wioski. Ponieważ nasza wioska jest stara i znaczy nie będziemy się przenosić do żadnej nowej wioski, po prostu te dwa widgety, które mamy, będziemy sobie powoli rozmnażać, tym bardziej, że teraz wiem mniej więcej jak to się już robi przy tych nowych wioskach, to jest o wiele prostsze jak dla mnie przynajmniej, niż to było kiedyś, wystarczy parę przyrządów i już. No, więc miejmy nadzieję, że będzie dobrze. No tak, słyszę, że tam się jakaś impreza robi na dole. A, no tak, bo oni teraz potrzebują łóżek. A ponieważ ja im trudnych nie postawiłem, to nie mają. Mamy pasterz poziomu pierwszego, tylko że ten pasterz ma wszystko odblokowane. I on ma o wiele więcej tych wełn. Mi się wydaje, że on teraz ma wszystkie kolorki. No i mamy oczywiście frajera. Który po prostu próbuje sobie skakać. Oczywiście, bo się nie uda. No ale tak, tam są portale, to akurat powinny być takie same. Z tego co wiem, niestety, i to jest najgorsze, nasz tutaj gostek, który sobie tutaj farmarował. On się przerobił na diamentowego. Okej, świetnie. Natomiast ten drugi, to nie wiem, czy się przerobił. Tak, bo ja tutaj z nim miałem dobre trady. Tak, to aby on tutaj poszedł dalej, tak, wszystkie trady się rozwaliły. Dobra. Czyli trzeba z nim znowu pójść. A ten to co to za gościu? Kapłan. Kapłana jeszcze nigdy nie widziałem. Okej, dobra. Z nimi też trzeba będzie trochę. O, to jest dobre. Uczeń to jest nowicjusz na razie. No dobra. No to trzeba będzie coś z tym zrobić. Ale tak. Aby oni w ogóle tutaj zaczęli już pracować, to ja potrzebuję nowego bloku. Który jest właściwie nie wiem gdzie. Czekaj, może jest tutaj, bo tak, tu jest ognisko, to oczywiście wszyscy wiemy. To jest to. Nie.
To teraz mi chwilę zajmie, zanim ja to znajdę, wiecie co? Tak, bo jest tam nawet teraz kompostownik, gdzie jest. Gdzie może być kompost? Obeczka to fajne jest, wiecie? Bo coś mi telefon, jeden, drugi, trzeci, czwarty brzęczy. Dobra, zaraz do niego podejdę i odpowiem, o co chodzi. O, dokładnie, ma ludzi. Jest! Okej, pół płytki wystarczy mieć. Świetnie. Jeżeli ma się drewno. Ponieważ czegoś takiego nie posiadam. No, niestety. Poczekajcie, bo kompostownik już chcę zrobić i pójść dalej do odcinka, bo ta farma jest w teorii prosta, a w teorii jednak nie. Więc chciałbym ją zrobić w miarę szybko i pójść spać. Czy tam nawet z panem Dominikiem jeszcze zajęć się czymś. Z tym ostatnim był odcinek, bo teraz mam do niego lepszy o wiele dostęp. Dobra, mamy trochę tego. Świetnie, i teraz powinniśmy teoretycznie być w stanie. O, wspaniałą krówkę. Dobra, to tak, dawaj mi to. Nie, jeszcze jedno. Dobra, no i pół płytki. Dawaj pół płytki. Jest tak dużo tych pół płytek, że aż strach. Aha, mogę zrobić pół płytki, świetnie. Nie mam miejsca, to jest akurat większy ten. Dobra, czekaj, to możemy wywalić. To możemy wywalić. Dobra. No i z tego trzeba było zrobić kompost. Który był chyba gdzieś tu? Nie, gdzie on był? Czekaj, tu. Jeszcze jednej pół płytki mi zabrakło, serio. Ja nie mogę. Wejdzie mi to? Poczekaj, nie, no, wejść jeszcze tam nie. To tak, przerzućmy jeszcze tutaj to i to. Świetnie, i daj mi mój kompost. O, dokładnie. Tak, ogólnie jest dosyć dużo nowych bloków, ale nimi wszystkimi się zajmiemy w kolejnym odcinku, tak na razie. Na razie takie powolutku, aczkolwiek nie. To tak. Nie, na razie nic nie będziemy dać. I aby nasz farmer właśnie dobrze działał, trzeba mu to gdzieś tutaj montować. Tak, ponieważ to już teoretycznie właściwie nie działa, to mogę to wywalić. Nie wiem, czy tam jakiś był wilito, czy nie, ale. No, proszę bardzo. Kompostnik może być używany do przetwarzania odżywnych przedmiotów roślinnych w celu produkcji mączki kostnej. I to jest akurat bardzo fajne. A przy okazji ten gościu będzie mógł teoretycznie odpowiadać swoją rolę. Zobaczymy. Teraz nam pokażę, czy tak będzie, czy nie. A swoją nogą. No tak, ja weźmy sobie trochę marchewek. Bo jestem ciekawy jednej rzeczy. Jak działa ten kompostownik? W sensie, jestem głodny, to po pierwsze. Ale czy uda mi się go całkowicie już zapełnić od razu na raz? Bo wiem, że go można całkowicie zautomatyzować, co nie? Co akurat niektóre rzeczy by na pewno się przyda ten kompostownik. Ale mimo wszystko. Szybko poszło. Pyk. Też bardzo. Tylko nie mam miejsca. Macie widżety? Nie, mączkę kostną wam dajcie. Bo akurat nie potrzebuję więcej przydadzą, ale. Ale mam dwie mączki kostne. Od niczego. No to jest to mi się podoba. No ma tak, tutaj oczywiście jest nasz topielec, którym się nie będziemy teraz w ogóle przejmować. No i przechodzimy już do tego, co jest dla nas ważne, czyli do tego. Tak, tu jest nasza wielka farma, którą. Nie wiem, co z nią robimy. Chciałem kiedyś zautomatyzować to wszystko, ale ponieważ pojawiły się te wszystkie update'y villagerów i nie wiadomo czego, to właściwie już nie da się tego wszystkiego robić, tak jakbym się chciało. No i tak, płyniemy sobie, popłyniemy sobie tutaj. Pokażę mniej więcej, co się tutaj dzieje. Tak, zmieniłem trochę farmę naszą owiec. Znaczy, dokręciłem, że teraz owce mogę tutaj rozmnażać i później wpadają tutaj jakiegoś sokolotku. I wszystkie są itemy tutaj już przesyłane. Natomiast tutaj mam demonstrację właśnie. No nie mam tego. Dzięki tutaj możemy zobaczyć, jaka jest maksymalna rozpiętość właśnie tego. No ma, i tak to najwyraźniej z złej strony postawiłem. O, dokładnie. To jest maksymalna rozpiętość i takiej rozpiętości właśnie będzie nasza i oto farma. Tylko tak, postawmy sobie to teraz tutaj, żeby wróciło. Widzicie, to jest naprawdę bardzo dużo przestrzeni. I na takiej dużej przestrzeni po prostu wszystkie będą rozwalane.
Ta farma nie będzie jakoś też strasznie duża, bo umówmy się szczerze, nikt nie potrzebuje aż tak dużo tego, no, jako paliwo ogólnie będziemy z tego korzystać. Natomiast do mnie dzwonił. Dobrze, nowy dzień, więc możemy zaczynać tutaj naszą całą przygodę. I tak, zanim zaczniemy, i to muszę właściwie zdjąć, dlatego powiem wam taką ciekawostkę. Ponieważ pomyślałem sobie, bo trzeba to jakoś odpalić, co nie? No to najwyżej, najlepsze są jakieś przedmioty, które faktycznie slime block, czyli to, nie, blok szlamu, nie potrafi go przesuwać. No i takim czymś był piecyk, ale piecyk właśnie po tym update'cie, w którym ja teraz jestem, jest już możliwy do przesuwania. I ja trochę bym zdziwiony, naprawdę, byłem bardzo zdziwiony. No i tak, tu jest nasz zegar. Jak tutaj możecie zobaczyć, jak on wygląda. Tutaj są na maksa pełne hopery, leje. I tutaj też jeden musi być przynajmniej na maksa i to tak mniej więcej działa wtedy. Właśnie, to bym sobie zdjął w dół. To byłoby. Oj, mączki kostnej się nie pozbyłem. No to trudno. No ale to tak, to tutaj mniej więcej rozumiecie, tak? I stąd będzie sygnał właśnie wyprowadzany do odpalania tejże farmy. No i tak, największym problemem, jaki mamy przed mną. W tym momencie już tak słyszałem, że telefon mi wybruje, ale nie. Na szczęście nie, bo już nie chciałbym się. No, teraz zobaczyłem, że ja tutaj mogę. O, teraz mogę skraftować. Fajnie. Nawet tak. Na pewno się przyda coś takiego. Chociaż w sumie beczkę bym później też skraftował, ale dobra. Ale jestem tradycjonalistą na razie, więc proszę bardzo. I tak, tory będą nam potrzebne pod tym wszystkim, ale najważniejsze co jest, to musimy całe to wszystko niestety stąd zdjąć, żeby zacząć w ogóle na czymkolwiek pracować. Więc dużo mówić, jakiś tam szybki timelapsik z tego. Dobrze, no i tak jak widzicie, tutaj mamy całą przestrzeń już poskromnioną i bardzo dużo jest tych lama i tam jest creeper i on mnie zauważył. No, on idzie zbyt szybko w moim kierunku, żebym mnie nie zauważył. Won? Creeper won. Akurat to są najbardziej, to są najgorsze stworzenia na tym świecie. Tam chyba wszyscy stwierdzicie się ze mną zgodzicie, że creepery to jest najgorsze, co może nam się przytrafić. Bo nie dość, że wszystko niszczą, to jeszcze ciebie zabijają. Graczu, drogi. No, więc to wszystko zawsze jest winne creepera. To tak, to sobie proszę bardzo, zaraz tam to wszystko się rozpadnie. Bo to jest na naszej trasie. I tak, nie będę robić oczywiście tego tak szerokiego, jak tutaj to jest na załączonym obrazku. Ponieważ po pierwsze, trzeba pod tym wszystkim podłożyć tory. I tego bym nie przewidział, żeby aż tak to pięknie zmontować, co nie? Tak, co mamy tutaj pewną skrzynkę już. Właściwie moglibyśmy już zakończyć tutaj naszą farmę, ale chciałbym właśnie robić w tej serii jakieś tam tego typu duże projekty, a nie jakieś takie nie wiadomo co. Plecie, plecie. No i tak. Aby tutaj to właśnie jeździło tak, jakbym chciał, żeby to jeździło. W skrócie, żeby w ogóle jeździło, to już by niedobrze. No. Dobra, czekaj. To tak, tu oczywiście nadal wszystko pięknie, ładnie działa. Tak, co do tego to nie mamy żadnych zarzutów. Natomiast musimy wyczyścić, robić tę przestrzeń na tym samym obszarze, jak to jest. Czyli mniej więcej w sumie cała prawie rozpiętość tego. Prawie, no, robi dużą różnicę. No i tak, to się będzie zaczynać gdzieś na mniej więcej, nie wiem, tutaj. Wymyślimy zaraz, jak to będzie tutaj się zaczynać. I damy tam parę bloków, żeby faktycznie ten wagonik też pojeździł, ale żeby nie było aż tak dużo, bo najtrudniejsze to jest to, że musimy to o dwa poziomy w dół obniżyć, czyli jeszcze tutaj jeden będzie. To nie. I po tym wszystkim jeszcze musi właśnie jeździć wagonik, dlatego będzie trzeba trochę to odsunąć od tego wszystkiego, chociaż z tego co widzę. Czekaj, czy mi się dobrze wydaje? O! Możemy spokojnie na tym postawić. Nie będzie można tam stawiać redstone bloków, czy coś tam jakiegoś zasilania, ale i tak jest nieźle.
Powiem tyle, pół biedy. Dobra, ale umówmy się, możemy zrobić też kawałek przerwy, chociaż w sumie jak będzie taka wielka, jak się jedna tutaj farma działać, to też byłoby fajnie. Dobra, zastanowię się teraz z tym i wycinamy wycinka wielka lasów, nie wiadomo w ogóle czego, ale wycinki musimy teraz zrobić. Lecimy. Tak więc mamy tyle miejsca teraz, tutaj do współpracy, miejmy nadzieję przynajmniej. No i tak, oczywiście trzeba się robić ciemno, to co jest standardowe. I tak, wyrzuca mi tutaj w ogóle itemy, to też się zacząłem zastanawiać tak przed chwilą, bo normalnie ich nie wyrzucał aż tyle. Czekaj, gdzie on je wyrzuca? Gdzie? Tu. No teoretycznie nie powinno wyrzucać, ale dobra, już niech będzie. Tak czy siak, nie możemy pójść dalej, ponieważ jest tutaj ta winda tych itemów, więc sobie przesuniemy dotąd max, będzie tutaj dojeżdżać to wszystko, czyli tutaj to już właściwie nie będzie, tu będą jakieś zabudowania, moje dekoracje, a ta cała sekcja zaraz ją wypełnimy torami, natomiast teraz to ja idę się przespać, bo walka z mobami w nocy jest i fajna, ale niekiedy jest creeper gdzieś obok i wybucha ci i jest nie za fajnie, więc wracamy sobie do domku, odpalamy sobie to i. No i tak, no i lecimy. Co no, jak już jestem tutaj, to zostawmy sobie coś. To byśmy zostawili. Okej, okay, tego nie zostawimy. O, zobaczcie, ile już tego tutaj było. No. Ledwo co, a tutaj jeszcze to do tego problemu w pełno. Creepery na pewno się gdzieś tutaj jeszcze zespełniły, tylko na pierwszy rzut oka ich nie widzę. Dobra. O, tu jest na przykład łucznik nasz wspaniały. Tutaj mogę bardzo łatwo odzwalić. Słuchaj, mamy też nowe bronie tutaj, których jeszcze wam nie pokazywałem. Ale dobra, spokojnie. Tym się, tak jak mówiłem, zajmiemy później, ponieważ tego jest od groma, a nie chcę mieć na sam początek od razu. Dobra, tak teraz się zastanawiam, czy my byśmy w sumie nie poszli jeszcze jeden poziom w dół. Dobra, jeden poziom w dół i tory, bo to jest, żeby to po prostu ładnie wyglądało już od razu. Chociaż tak, bo to będzie równo wtedy z tym. No ma. I lecimy.
Dobrze, no i wracamy po krótkiej przerwie. Tak, jesteśmy już na takim etapie. Właściwie to trochę przeskoczyłem już tutaj dla was, abyście musieli tutaj cierpieć ze mną. Cierpieć. Chodzi o to, że brakuje nam jednego jeszcze chłopaka. Ja nie mogę. Dobra, poczekajcie, dajcie mi chwilę. Dobra, wracając tak jak mówiłem, mamy tutaj jeszcze jednego chłopaka, którego tutaj musiałem właśnie dojść do niego właściwie. Więc nawet nie pytajcie. To tak, pierwsze. Dajemy sobie tutaj jakikolwiek tor. Bo tutaj wam teraz pokażę, jak zrobić taką stację. Znaczy, pokażę sam przy okazji się nauczę. Jak zrobić taką stację, która będzie rozładowywać nasze te właśnie wagoniki. No i tak, z tego co pamiętam, to się robiło tak. Tak. A nie, czekaj, tutaj on tutaj musi jeszcze być. No i tak. O ile stąd. Czekaj. Później będzie jeden tod zwykły. Mam za mało tutaj miejsca. Wywalę jedno. Proszę bardzo. Dobra. Ciach, ciach i ciach. No, i idealnie jest. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, tak czy siak. Stąd się to włącza. Tutaj dajemy to. Tu dajemy. Czekaj. Oto. I sobie to stawiamy tutaj na tym. Ciach. No i teraz nie. Idzie to w złym kierunku. I gdzieś to już mi wcięło. O nie, to wcięło na dół. Ja nie mogę. No, musimy zejść na dół w takim wypadku. Właśnie jak jest za dużo tych hoperów, to one później zaciągają ci wszystko wokoło. Normalnie ich są i są. Słuchaj, ta farma bardzo tutaj produktywnie działa. Zobaczcie, już tutaj od tego siadne pszenicy działa. I to różowej nawet dużo jest. A różowa mam tylko jedną owcę. Jakoś mi się zrobiła tak. Tak niechcący. Ja muszę sobie zrobić w ogóle jakieś tutaj wyjście pospolite na górę, a nie tak jak tutaj chodzę po zapleczach normalnie. Jakby nie wiadomo co. Dobra. To tak, wracając do meritum, czyli jak już jesteśmy tutaj na górze. Ciach. Ciach. To tutaj dajemy sobie jeden zwykły tłok. I właściwie to tyle. Znaczy, zaraz zobaczymy, tak? Muszę sobie przypomnieć, jak to działa. Rejdzie. Ojej. Chwila. No mi kata zaczęła lecieć. Przepraszam. No, wracając do meritum. Zjedzmy sobie jabłuszko. W ogóle dzisiaj trzeci ten odcinek też jakiś taki długi niestety wyjdzie, no ale. No ale miejmy nadzieję, że wam się spodoba. Zresztą ostatnie odcinki też pojawią albo długie, albo wcale. No ma, no i tak. Powiedzmy, że sobie tutaj podrzucamy w różnych miejscach trochę tych naszego girta. Co nie? Co? Co? Od kiedy tak można? Po prostu tutaj zatrzymać, tak? Czy ja za dużo wymagam? No jest to chyba tyle. Tak. Tego już powinien zatrzymać. Chyba za wcześnie, za szybko to działa. No, tak mi się wydaje. Bo to tak działa szybko, że to się jeszcze nie zdąży tak właściwie pomyśleć, a już to działa. Dobra. Tak, jeszcze się robi oczywiście noc, więc zaraz będzie krótki przerywnik muzyczny. Może tyle mu wystarczy? Właśnie. No nie. Jeszcze nie. Tak, ja jest za wysoko chyba. Co? Czemu on się nie opróżnia? Dobra, zaraz sprawdzimy, tylko się zmieni noc. No, wydaje mi się, że tutaj trzeba postawić może to. I to zacznie już działać. Znaczy, to też można trochę później się stanęgą, ale.
Okej, dobra, teraz chyba już bardzo opóźniłem. Tak, bo on po prostu go wywalało. Ale się nie opróżnia, nie wiem czemu. A to już mi się mniej podoba. Bo tak, bo widzimy, bo na pewno wyczuwa to, że coś tam w nim jest faktycznie. I to jest dobra wiadomość. Tylko pytanie ze 100 punktów, czemu on właściwie z niego nie zabiera. Chyba, że hopper jakoś jest zablokowany. Ale jak? W sensie to na dole. Nie. On jest działający, tylko czemu do niego nic nie spada? Może jest jakiś bug, że on tu musi lądować na tym faktycznie. Co mogłoby być trochę problematyczne, bo jednak wolałbym, żeby to było właśnie w ten sposób. Się zatrzymywał, bo aktualnie... No nie wiem, no. Dobra, tak, nad tym jeszcze popracujemy, ale właściwie ja chciałbym się zająć faktyczną farmą. A bo wiecie co? Powiem więcej. Faktyczną farmę zbudujemy sobie w kolejnym odcinku. Bo już naprawdę trochę długo czasu spędzamy na tym odcinkiem. Kolejny odcinek pojawi się jak najszybciej. Jeżeli odcinek w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!